Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam taki mealbox. Tajski kurczak z ryżem i warzywami. Mamy tutaj porcję 360 gramów. Kaloryczność to 367 kilokalorii. Niezbyt dużo. Wolałbym, żeby to było bliżej 500 niż 400. No ale jakoś trzeba to zjeść. Bez dodatku substancji konserwujących, więc jak najbardziej ok. Bez dodatku aromatów, też w porządku. Tu mamy, jak to można przygotować. W mikrofali, w garku lub na patelni. Ja sobie zrobię na patelni, jak to zazwyczaj u mnie bywa. Chociaż nie zawsze. Też są jakieś tam dodatkowe informacje. Wyprodukowano dla firmy Gral. Niestety nie podane jest przez kogo, a szkoda. Nie chcą się jednak przyznać, czy to jakaś tajemnica handlowa, czy coś w tym rodzaju. Ja bym jednak wolał, skąd to danie, od jakiej firmy pochodzi. Może nie chciałbym zjeść czegoś z konkretnej firmy, a tak muszę się domyślać. No ale całe zło wyleję na tą firmę, skoro firma tu jest podana. Czyli firma Gral, jak będzie z tym coś nie tak. W postaci dwóch takich przegrodek tutaj, no tu jest ryż, tu jest cała reszta. O ile się to da odpowiednio rozpakować. Przełożyć. Wystarczy to teraz podgrzać. Ryż będzie później. A w składzie co my tu mamy? Ryż gotowany 40%, woda, mięso z kurczaka ponad 22%, por, papryka czerwona, papryka żółta, wyciąg z kokosa, cukier, grzyby mun, aż 1%, pasta tomka, liście z limonki kefir, szalotka, korzeń kolendry, chili, regulator kwasowości, skrobia, modyfikowana kukurydziana, błonnik grochowy, białka drobiowe z kurczaka, sól, mąka pszenna, koncentrat pomidorowy, sos rybny, przyprawy, glukoza, koncentrat soku cytrynowego, chili, ekstrakt papryki oraz imbir. No nie ma rzeczywiście dziwnych rzeczy. Ta pasta tomka to jest do zrobienia zupy kokosowej, także powinien być fajny smak. No ma ona jakiś tam wzmacniacz smaku jeszcze dodatkowo i regulator kwasowości, ale to nie jest jakieś coś złego aż tak mocno, więc według mnie skład jest jak najbardziej w porządku. Ryż nieźle
przyczepiony do siebie. No ale trzeba to rozwarstwić, bo inaczej się przypali. Później jeszcze to ładnie wszystko wymieszać. Jest podgrzane. Tu jeszcze zapomniałem pokazać. Ma to być pikantne, dwie papryczki na trzy, ale jak to zwykle bywa z polskimi produktami, to jest zazwyczaj oszustwo. Chyba że naprawdę będzie to pikantne. No, ryż wciągnął większość sosu. Kurczak w postaci takich paseczków. Kilkanaście sztuk jest. Możliwe, że to jest pierś kurczaka. Chociaż występuje też trochę takich mniejszych kawałeczków. Albo z różnych części kurczaka to jest. Mięso bardzo dobre, soczyste. Są też grzybki, które już uwielbiam. Lekko takie chrupiące. Bardzo fajnie tutaj to współgra z całą resztą. No trochę tych warzywek jest. Większość to chyba raczej stanowi ten ryż i wciągnięty sos. Jest lekki posmak kokosowy. No i niestety ja tu nie czuję żadnej pikantności. No według mnie to w ogóle nie jest pikantne. Ani trochę. Przecież jak w innych oryginalnych daniach są dwie papryczki, to zazwyczaj czuć to bardzo mocno. Tutaj ja bym powiedział, że nawet jednej papryczki bym nie dał. Jeśli chodzi o smak, jeszcze jest to w miarę ok. Brakuje może takiego posmaku też limonkowego. Odświeżającego, bardzo dobrze by tutaj to się komponowało, ale niestety tak nie jest. Właśnie zazwyczaj w zupie kokosowej, no ale to jest danie. Pokazane jeszcze jest to z kolendrą na wierzchu, ale gdzie jest ta tu kolendra? Ja nie widzę. Ewentualnie można sobie dodać szczypiory. Nie jest pod względem może smakowym to źle. Na pewno nie jest pikantne. Kompletnie według mnie tutaj jakby chili zapomnieli tutaj dodać. Nie ma nawet odrobiny pikantności. Danie jak najbardziej ok. Chociaż wady ma. I zdecydowanie wolę takie dania podobne do tego. O innych nazwach. Ale z podobnymi składnikami. Takie, które wcześniej pokazywałem z Lidla, da się nawet je zdecydowanie taniej kupić niż to. Według mnie lepiej smakowo wyjdzie niż tutaj. Im więcej to jem, tym dalej nie czuję pikantności. A przecież im zawsze więcej się jadło, to powinno więcej piec. Ale tak nie jest. Ale oczywiście żadnych dodatkowych przypraw nie trzeba tutaj dodać. Może za wyjątkiem tego chili. Może zapomnieli tutaj napisać, że trzeba własne se chili dodać. No ale pod względem innych dodatków smakowych jest ok. Chociaż takie danie średnio polecam. Z Lidla wydają się zdecydowanie lepsze. Które wcześniej pokazywałem. Ale oczywiście jak ktoś sobie chce spróbować samemu, może u niego smak będzie zupełnie inny niż u mnie. Ja przyzwyczajony jestem do pikantnego, więc zaraz sobie tutaj jeszcze trochę chili dosypię. Może wtedy będzie lepsze. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał.
Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.